Eliza Sarnacka-Mahoney, wynalazek. Krąży mi w głowie, szczególnie nad ranem, pewne natarczywe, męczące pytanie. Kto postanowił, że w butach po ulicy się chodzi, a w kapciach po domu? I dlaczego nikomu nie przyszło jeszcze do głowy, by zrobić taki wynalazek rozwojowy, który byłby butokapciem i rósł z nogą, i byłby błotoodporny i zmieniał się wraz z pogodą? To dopiero byłoby życie, nie sądzicie? Koniec z workami na kapcie, koniec z groźną woźną, koniec z łajaniem mamy, że nowe kapcie, a już się zapodziały. Lecz najfajniej będzie wtedy, gdy ciocia przyjdzie z wizytą i jak zwykle z miejsca zapyta: a kapcie gdzie, Julito? Rzuci jej człowiek spojrzenie, minę zrobi i powie: ciocia gazet nie czyta, ciociu? Ciocia wciąż nic nie wie? Dziś butokapcie są w modzie, dla małych i dla większych, praktyczne, wygodne, trwałe, a jaka oszczędność pieniędzy! Dlatego, ciociu miła, mówiąc to między nami, nie kupuj mi więcej w prezencie tych strasznych bamboszy z frędzlami. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.